tych 96 patriotów, którzy polecieli samolotem do Smoleńska w rocznicę mordu katyńskiego. Dzisiaj w sposób szczególny nam ich brakuje. Brakuje nam na przykład w sytuacji, gdy mówimy o naszych emeryturach, o naszych polskich problemach. Zaręczam, że gdyby żył prezydent Lech Kaczyński, usłyszelibyśmy weto w tej sprawie, a gdyby żył rzecznik praw obywatelskich, na pewno wskazałby jako najlepsze rozwiązanie. Rozwiązaniem tym byłoby referendum. Stoimy tutaj przy obelisku Jana Pawła II. Jan Paweł II mówił: ojczyzna jest naszą matką. Wiele wycierpiała, dlatego należy się szczególny szacunek. Proszę Państwa, dzisiaj obecność wyraża właśnie ten szacunek nie tylko o tym, że zginęli w Smoleńsku, ale także tym naszej ojczyźnie. Za to chciałbym Państwu podziękować, a także podziękować księżom proboszczom za zorganizowanie tej dzisiejszej naszej modlitwy. Oj Pani, dobrze, że chociaż jest nas taka grupka, którzy pamiętają, którzy tutaj przybyli, żeby uczcić pamięć tych, którzy w tej tragicznej katastrofie 2 lata temu zginęli. Ale trzeba cofnąć się trochę dalej. 72 lata temu, kiedy to właśnie dokonano strasznego mordu na polskich oficerach w Katyniu, strzałem w tył głowy, pozbawiano naszych najlepszych rodaków życia. Potem przez całe lata ta prawda tak skrywana, ukrywana, oszukiwano, że to nie my zrobiliśmy, że to ktoś inny zrobił. Aż prawda zawsze zwycięża. I dowiedzieliśmy się, że to jednak Rosjanie zabili naszych rodaków. Że tyle tysięcy polskich oficerów tam w Katyniu, w Miednoje, w Ostaszkowie oddali swoje życie, broniąc honoru. Honoru oficera, honoru naszej umiłowanej ojczyzny. 2 lata temu właśnie, aby dopełnia się jeszcze ofiara, bo polska delegacja na czele z panem prezydentem, jego żoną, z ministrami, z generałami polecieli, aby oddać hołd tym, którzy tam w Katyniu spoczywają. I pamiętamy doskonale te obrazki, które pokazała telewizja i wiadomość, że rozbił się samolot, że zginęli wszyscy, którzy tam byli. Pamiętamy doskonale, jak znowu od razu rusza machina takiego kłamstwa, że to wina prezydenta, wina generała. Jeszcze nic nie było wiadomo, a już takie fałszywe wiadomości w świat ruszyły. Pamiętamy, jak do dzisiejszego dnia próbuje się ukrywać pewne rzeczy. Jak niektórzy boją się tej prawdy, jak to było rzeczywiście. Czy musiało dojść do takiej tragedii? Czy wszyscy mają spokojne sumienie? Czy mogą narodowi spojrzeć w oczy? Pamiętamy pierwsze dni po katastrofie i ten wielki zryw narodu, kiedy Polacy poczuli się wspólnotą. Pamiętamy, jak tysiące ludzi na ulicach Warszawy witało prezydenta, którego ciało przywieziono tam ze Smoleńska. Ile kwiatów. Jak potrafiono wtedy zjednoczyć się i media potrafiły przez kilka dni mówić dobrze, ale szybko ktoś ruszył machinę zła, żeby
zagłuszyć prawdę, żeby Polaków podzielić, żeby zniszczyć wspólnotę narodową, żeby zniszczyć to, co Polaków łączy, miłość do ojczyzny, miłość do Boga. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Miejsca katastrofy pod Smoleńskiem ze czcią i nabożnością złożone żałobne szarfy i kiry w kształcie szachownicy. Kwiaty purpurowe, czerwieńsze od krwi, uwite w kształcie rozerwanych polskich serc w liczbie 96. Białe róże, mieniące się blaskiem złocistym, odbitym od orła naszego w koronie. Znicze zapalone, jak ogniste płomienie z rozbitego samolotu. To miejsce święte dla Polaków, bo zginął tam pan prezydent Lech Kaczyński ze swoją małżonką. A słońce nie chciało świecić w ten ranek tragiczny i tylko mgła gęsta, jak mleko biała, jak całun, co z nieba spadł i nakrył lotu maszyny kurs. 10 kwietnia zasłonił smoleński las. Samolot spadł na ziemię, lecąc za nisko. O brzozę zahaczył skrzydłem. I to już wszystko? To nie może być prawda. To żadne wytłumaczenie. Świat nie może tego przyjąć za zjawisko normalne. To nie może być prawda, że wina pilotów, że samolot niesprawny, niezdatny do lotu. Po 70 latach znów zapłacona krwawa danina. Zginęła najlepsza elita polskich córek i synów. Nasz rząd to wie, że to ich wina, co w samolocie byli. A największą ma świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, bo niepotrzebnie tam lecieli, by złożyć hołd pomordowanym jeńcom w Katyniu w 70. rocznicę ich śmierci. Rządzący to wiedzą. Tylko nam coraz bardziej trudno uwierzyć, co naprawdę się stało. Bo dzisiaj dzielę ból i żal każdego z rodzin zabitych. Z przerażeniem powoli zaciska się krtań w gardle i łzy same się z oczu cisną. Kropla po kropli przełykam czarny scenariusz wydarzeń. Poprzez śmierć tylu szlachetnych ludzi jesteśmy i powinniśmy być narodem, by się swojej historii nie wstydzić, bo rok 1940 to niewola okrutna.
druty kolczaste i strzały w tył głowy. A teraz huk, łoskot spadającego z ofiarami płonącego samolotu. Czy tak być miało? Czy tak się stać powinno? Rozsądzi historia, bo nam, Polakom, zostaje tylko pamięć i miłość. Poprzez śmierć tylu bohaterskich Polaków, Las Smoleński i Katyń, mimo ofiar, do życia się budzi. Odwiedzać go będą nasze i następne pokolenia. I msze żałobne będą odprawiane co roku. A czas dopisze puentę straszliwej zbrodni i męczeństwa naszego narodu na Golgocie Wschodu. Cześć ich pamięci. Dziękuję za wysłuchanie. Proszę Państwa, wśród nas jest pan Krzysztof Bąk, który przyjechał z Dybnicy. Za chwilę oddam mu mikrofon. A chciałbym tak już oficjalnie podziękować jeszcze raz księżom proboszczom obu parafii, pani Sylwii Żurawskiej za pomoc i Państwu za przybycie. Pro patria, pro memoria, dla ojczyzny, dla pamięci. Panie Krzysztofie.